Cześć, witam, Kasper Milas, fan sportu. Z nami nie kto inny, tylko Błażej Augustyn. Siema, byku. Siema. Słuchaj, no widzę, jesteś w formie. Muszę przyznać, że jesteś w formie. Cały czas jesteś w formie, czy... Forma ponad normę, nie? No, czuję się dobrze, no jest okej. Okay, no. No, ja powiem ci szczerze, teraz tak patrzę na Zbycha, patrzę na ciebie. Ta różnica wzrostu wcale nie jest aż tak duża, jak myślałem, że będzie. No, nie wiem, ile on tam mierzy, ale... No, na pewno jest wyższy, ale nie jest aż tak, podobnie, nie? No, jesteśmy podobnie. No właśnie. Kawał chłopa, piłkarz, znowu wojna piłkarsko-siatkarska. Jak myślisz, co? Rozumiem, że to całe towarzystwo piłkarskie będzie mocno trzymało kciuki, żeby tym razem pomścić Tomasza Hajtę, no. No słuchaj, no myślę, że tak będzie, no. Inaczej nie brałbym się za to i nie nastawiał pozytywnie, żeby było inaczej, no. Cały czas jesteś w treningu. Ile, powiedz tak szczerze, z ręką na sercu, ile już trenujesz MMA? Wiesz co, MMA krótko, ale... Sporty walki, dobra, sporty walki. No jeszcze za czasów Jagiellonii tak na dobrą sprawę zacząłem boksować trochę z Darkiem Starskim, no to nie wiem ile to tam, no ale to były takie treningi, wiesz, no nazywanie to trenowaniem raz czy dwa razy w tygodniu i to jeszcze po treningach, gdzie się uczyłem tak na dobrą sprawę wszystkiego, no to nie nazwałbym tego trenowaniem, tylko takie po prostu hobbystyczna zabawa. Bo rozmawiałem ze Zbyszkiem i on z początku nie chciał walki z tobą. Powiedział, że jesteś bardziej doświadczonym właśnie fighterem, chociaż tak naprawdę w Cloud MMA masz jedną walkę, wygraną zdecydowanie. Myślę, że Zbyszek przesadza pod tym względem, bo kurwa, tak na dobrą sprawę oboje byliśmy debiutantami. Ja trenowałem krótko, on trenuje krótko. Oboje jesteśmy wielkie dwa chłopy, więc tutaj wszystko się może zdarzyć. Ja podchodzę do każdego z szacunkiem i w sensie typowo zawodniczo podchodzę z szacunkiem do każdego rywala i tu, wiesz, skupiam się w pełni na wszystkim, nikogo nie lekceważę. Jaki masz plan na konferencję? Czy będzie lekko poddymiane? No bo między wami była utarczka słowna na poprzednim panelu, pamiętam jeszcze przed poprzednim Klaudem. Trochę zaiskrzyło. Dzisiaj się podobno bali tu ochroniarze, że wy nie możecie być obok siebie. Ale jak widać, wszystko jest tutaj normalnie. Wiesz co, słuchaj, ja się dostosowuję do sytuacji. Jeśli będzie spokój, to będzie spokój. Jeśli zajdzie za daleko, no to mam swoje działa też. No masz na pewno swoje działa. No. Bardziej stresowałeś się na boisku, czy bardziej stresowałeś się przed wejściem do klatki ostatnio z twoim przeciwnikiem, z Pudzianowskim, oczywiście nie Mariuszem, który wygrałeś, bo z Mariuszem mogłoby być różnie, co? Czekamy i na Mariusza w takim razie. Tak, jak skończy 50. Jak już będzie o kulach. Przepraszam, lepiej nie. Lepiej nie, odpukać. Wszystkie jak najwięcej zdrowia. To był taki głupi żart, ale wiesz co, no są mecze, które wywierają w tobie mega dużo presji i tej takiej adrenaliny, ale no szczerze ci powiem, ta walka bardziej nie stresowała mnie, a dodała mi takiej pozytywnego kopa i takie, nie no pozytywnie, po prostu taka pozytywna adrenalina, pozytywna chęć wyjścia i robienia swoje, taka ekscytacja bardziej niż stres. No nie wiem, jak to opisać. No ja rozumiem, po prostu adrenalina wskakuje, tak, no bo... Nie miałem jakichś obaw. Wiedziałem, na co się pisze, na co idę i co się może wydarzyć. I po prostu chciałem tego spróbować. No to jest tylko jaż próba wejścia do klatki. No różnie się może stać, ale wiedziałem, że też coś tam umiem i że jakoś sobie dam radę. Chociaż wiem, że trochę ryzykowałem tym moim wejściem po tych sytuacjach, które miały miejsce dzień czy tam dwa wcześniej. No. A jakie miały sytuacje? Możesz wam powiedzieć? Bo ja zaakceptowałem tą walkę tak na dobrą sprawę po pępkowym, gdzie byłem, wiesz, lekko po pępkowym... lekko potargany. Tak, pępkowym mojego przyjaciela. No, byłem okay. Potargany dobrze i na drugi dzień dostałem telefon, żeby przyjechać. Najpierw pytanie, czy jestem zdolny i odważny, żeby to zrobić. Zaakceptowałem i po prostu przyjechałem, no, na dobrym kacu. No, może w tym jest metoda, ale wątpię. Teraz raczej chyba wolę tak nie próbować. No, teraz już wolę tego nie próbować. Teraz raczej stawiam bardziej, wiesz, na dobre przygotowanie. Przeważnie z tego słynąłem w piłce nożnej, z dobrego przygotowania fizycznego, wiesz. Jestem jednak usposobiony do tego typu rzeczy. Ile razy teraz trenujesz w tygodniu? Nie liczę. Ale to jest normalne przygotowanie, wiesz, takie profesjonalne. Tutaj już nie ma mowy na jakieś tam, wiesz... Tak, nie no, trenuję, ale też, słuchaj, nie jestem jakimś wariatem, co wiesz, zaburza sobie cały cykl życia przez to i staram się też żyć normalnie, żeby nie wariować, nie do przesady
to robić, bo umówmy się, oboje jesteśmy amatorami i nie wychodzę tutaj walczyć z profesjonalistą, żebym nie wiem, miał sobie zabierać cały dzień z życia po to, żeby tylko trenować. No. Przyznaj się. Ale robię to, co muszę i jestem zadowolony. Przyznaj się szczerze, czy w ogóle interesujesz się siatkówką? Wiesz co, no swego czasu oglądałem jakieś mecze, ale nie interesuję się. Ale Zbyszka kiedykolwiek widziałeś na boisku? Nie pamiętam, ja w ogóle nie znam siatkarzy, tak no, okay. Na dobrą sprawę. Znaczy Bartka Kurka to wiadomo. Coś tam, wiesz, z nazwisk gdzieś kojarzę, ale nie oglądam. No teraz już przestałem oglądać nawet piłkę nożną, więc... Tak? Więc nawet już nie kojarzę piłkarzy, więc... Nie, no to jest niemożliwe. No, a jednak. A dzisiaj Liga Mistrzów, widzę, że nawet nie śledzisz wyniku. Wiesz, czasami jadę do chłopaków pooglądać sobie, ale jakoś nie zagłębiam się w to tak bardzo, jak byłem piłkarzem, może zwracałem na to dużo większą uwagę. A masz jakiegoś fajtera, na którym się wzorujesz, którego gdzieś tam podglądasz, mówisz, o kurczę, chciałbym walczyć jak on. No, Adesanya, no. No, od razu idziemy z grubej rury. No. No to, a jak? To jeszcze trochę musimy na macie pochodzić. To chyba musiałbym kolejne życie dostać, żeby cokolwiek dojść do tego pułapu. A ulubiony piłkarz, na którym się wzorowałeś, albo może masz takiego? Wiesz co, jak byłem malutki, no to uwielbiałem JJ Okocha, Augustina JJ Okocha, no później wiadomo Zinedine Zidane. Zizu, tak? No, Thuram, tak samo. No później już stałem się obrońcą, wcześniej byłem środkowym pomocnikiem, a im robiłem się większy, tym mnie cofali coraz dalej do obrony. Ale słuchaj, no na pewno wiesz, co się dzieje obecnie w polskiej piłce nożnej, jeśli chodzi o reprezentacji. Chciałem cię zapytać, czy my myślisz, mamy szansę na ten awans na to Euro, bo jest tak dużo gnoju obecnie na temat reprezentacji. To co się dzieje? Wiem, że będą jakieś baraże, ale nawet nie wiem z kim, nawet nie wiem, nie zwracałem na to uwagi. Estonia pierwsza, a na pewno przejdziemy, znaczy na pewno przejdziemy, a druga, słuchaj, na wyjeździe Walia. No to z Walią będą kłopoty, że tak powiem. Ale jest to do zrobienia, słuchaj, sport jest sportem, no. Nie takie rzeczy świat piłki nożnej widział i no są do zrobienia, tylko to trzeba stworzyć drużynę, kolektyw, który będzie dążył do tego, żeby zwyciężać, żeby mieli charakter zwycięzców, a nie jakieś tam udawane akcje. Jasne, rozumiem. Jeszcze muszę się zapytać o jedną rzecz, jeśli chodzi w kontekście piłkarza naszego. Mowa o Robercie Lewandowskim. Czy nie uważasz, że to, co się obecnie dzieje wokół Roberta Lewandowskiego, bo jest duży hejt na Roberta, też ze strony polskich kibiców, czego ja osobiście nie rozumiem, bo w mojej opinii on na to nie zasłużył. Ma 8 bramek obecnie w La Liga, jest czwartym strzelcem, wiem, że wyszedł po kontuzji. Wiadomo, nie gra najlepiej, ale przecież on w debiucie we FC Barcelona był królem strzelców i wygrał mistrzostwo. Czy według ciebie to wszystko nie jest zrobione na wyrost i że w twojej opinii jest niesłusznie aż tak bardzo krytykowany za to, co się dzieje i w reprezentacji, i w Barcelonie? Nie, ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, że ludzie oceniają z dnia na dzień, tak? Zapominają to, co gościu osiągnął. Wiadomo, że nie ocenia się też ludzi przez to, co było, ale tak na dobrą sprawę musimy szanować. Mamy najlepszego w historii polskiej piłki, piłkarza na daną chwilę w naszej drużynie i musimy doceniać takich ludzi, musimy być z nich dumni i ich wspierać, a u nas to już jest powszechnie znane, że zamiast pomagać, to dojeżdżamy tylko sportowców. No to zgadzam się z tobą, mamy podobną opinię. Co w święta? Będzie normalnie klasyczne święta? Chyba nie, bo tu będzie trzeba odstawić parę rzeczy. Nie wiem, czy lubisz smakołyki, czy nie, ale nie mówię o takich smakołykach. Błażej, bo ja wiesz, ja znam ludzi, którzy cię bardzo dobrze znają. Ja lubię takie smakołyki, o których ty myślisz. Ja wiem, że... Święta bardzo lubię. Ja wiem, że lubisz, ja wiem. Myślę, że... Singiel Malty, nie Singiel Malty? Myślę, że w te święta no pójdę trochę w inny desen, chociaż... Wiesz, nie ukrywam, że ja działam na spontanie i może, wiesz, może się coś polać i Może w tym jest metoda, tak jak mówisz na początku. Stryknę, nie wiem, no zobaczymy. Ja nie rozmyślam nawet na czy nie wiem, czy wypiję kieliszek, czy wypiję sobie drineczka. No to wszystko jest dla ludzi. Jak byłem sportowcem, całe życie grałem i też sobie pozwalałem czasami na więcej i nie przeszkadzało, więc... Nie wiem, no zobaczymy, co się będzie działo. Zależy gdzie cię poniesie? Zależy od towarzystwa zawsze, tak? No pewnie święta masz podobnie zawsze. Wszystko jest zależne od towarzystwa. Dobra, okej. Okay. Jeszcze, poczekaj, bo ja już nie patrzę, już chcę się żegnać. Ja cię jeszcze pociągnę za język. Masz do wyboru dwóch piłkarzy do swojej drużyny. Hajto Wawrzyniak, kogo wybierasz na tą pozycję? Słuchaj, no zadajesz bardzo ciężkie pytanie, bo to są dwie postacie, z którymi bardzo dobrze trzymam i...
I nie, nie odpowiem na to czyli pytanie. Nie odpowiesz też na pytanie, na kogo byś postawił? Nie odpowiem na to pytanie. Chciałbym, żeby padł remis najlepiej. Chyba nie będzie tak. Ale, no, no, ale nie mogę tak, no, jasne, bo, to jest, bo to są po prostu moi dobrzy kumple i nie jestem w stanie i nawet by mi było głupio na któregokolwiek postawić. Lojalność to podstawa. Błażej, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę ci wesołych świąt, ale stary, nie zawaluj za bardzo. Bo... Wzajemnie. Bo wiesz. Nie, przyjadę na pewno, ale w jakim stanie to nie wiem. Ja myślę, że nie ma co lekceważyć Zbyszka, na pewno go nie lekceważysz, absolutnie. No kawał chłopa i... Chwilą to powiedziałem i tak jak mówię, nie lekceważę nikogo, czy to ktokolwiek by to nie był, to jest, pamiętajmy, sporty walki rządzą się swoimi prawami i różnie może być, więc nie masz żadnej możliwości na lekceważenie kogokolwiek. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam, cześć.